Dzisiaj miałem w planach zupełnie inny temat, ale będzie feedback. Odpowiedź na pytanie pana Pawła. Opowiem o klasach wzmacniaczy przeciwsobnych, ale tylko o klasach użytecznych z punktu widzenia miłośnika dobrego brzmienia. Więc pominiemy sobie klasę C. Jeżeli pojawią się pytania widzów, na które będę umiał odpowiedzieć, to nie wykluczam, że powstaną takie odcinki jak ten. Co prawda z pewnym opóźnieniem, bo ja nagrywam filmy tylko wtedy, kiedy mam wolne i nagrywam ich kilka na zapas. Poza tym przygotowanie rysunków w prostym programie graficznym zajmuje sporo czasu. No a po drugie mam wymagającą pracę, stąd też, tak jak powiedziałem wcześniej, przygotowuję kilka odcinków w jakiś weekend i one potem pojawiają się stopniowo na kanale. W układach przeciwsobnych dwie lampy albo dwie pary lamp są połączone w taki sposób, że ich siatki wzbudzane są napięciami równymi, ale przesuniętymi w fazie o 180 stopni. Oznacza to, że sygnał na jednej lampie jest lustrzanym odbiciem sygnału na drugiej lampie wzdłuż osi czasu. Jeden układ lamp może pracować w trzech różnych klasach, z tym, że w klasie B nie stosujemy automatycznej polaryzacji siatek sterującej, bo nie mamy przepływu prądu przez lampę, prądu stałego przez lampę. I nie może on wywołać na tym oporniku spadku napięcia do polaryzacji siatki. Najważniejszą różnicą w pracy wzmacniacza w klasie A, a w klasie AB jest czas pracy elementu aktywnego i prąd polaryzacji. W klasie A mamy duży prąd przepływający przez lampę, prąd stały, czyli prąd polaryzacji, i on płynie przez lampę także wtedy, kiedy nie ma sygnału wejściowego. W klasie B prąd polaryzacji jest zerowy, czyli w stanie odpoczynku lampa przez lampę nie przepływa prąd i lampa pracuje okresowo, raz ta, raz ta. I to zależy od polaryzacji sygnału wejściowego. Jeśli mamy dodatnią połówkę, przewodzi jedna lampa, jeżeli mamy jedną połówkę, przewodzi druga lampa. Mówię o wzmacniaczu klasy B, a pokazuję w klasie A. Tak jak na tym rysunku, jedną połówkę przewodzi jedna lampa, drugą połówkę przewodzi druga lampa. Co to oznacza? Jeżeli do wejścia wzmacniacza doprowadzimy napięcie zmienne albo przemienne, to w pewnej chwili na siatce lampy L1 otrzymujemy dodatni potencjał, a na siatce lampy L2 ujemny potencjał tego samego fragmentu sinusoidy. Czyli lampa L1 będzie przewodziła prąd, a lampa L2 będzie zablokowana. Przebiegi obu lamp łączone są na transformatorze wyjściowym i daje to w sumie wzmocniony przebieg prądu i napięcia. Zaletami wzmacniaczy przeciwsobnych to większa moc oddawana do obciążenia, zmniejszenie zniekształceń nieliniowych na skutek znoszenia się parzystych harmonicznych w uzwojeniach i na rdzeniu transformatora głośnikowego, szersze pasmo przenoszenia. Nie występuje też nasycenie rdzenia transformatora głośnikowego, jak we wzmacniaczu klasy A single-ender. Jeszcze jedną ciekawą zaletę mają wzmacniacze push-pull czy push-pull. Zmniejsza się przydźwięk sieci na skutek znoszenia się tętnień z zasilacza. Tu mamy zasilacz, akurat narysowałem go jako baterię, ale czasem jest to zasilacz przemieniający napięcie sieciowe zmienne, przemienne na napięcie stałe o pewnych tętnieniach sieci. I te tętnienia sieci są w przeciwfazie na tym uzwojeniu, w związku z czym znoszą się. Mamy mniejsze tętnienia sieci we wzmacniaczach przeciwsobnych, bo ich wartość zmniejsza się, redukuje się na transformatorze głośnikowym. Wzmacniacz w klasie A pracuje identycznie jak w układzie SE, ale mamy tutaj dwie lampy,
których wzmocnienie sumuje się na wyjściu. We wzmacniaczu klasy A wybiera się prostolinijny fragment charakterystyki, niezależnie od tego, czy jest to układ przeciwsobny, czy z pojedynczym elementem aktywnym, ale tutaj różnicę mamy w impedancji uzwojenia pierwotnego transformatora, bo jego wartość zależy od impedancji od anody do anody. Wzmacniacz taki pobiera ze źródła zasilania anodowego bardzo duży prąd. Jego wartość nie zależy od tego, jakiej wartości jest napięcie na wejściu wzbudzające taki układ. Stąd też sprawność takiego układu jest mała, bo w przypadku braku napięcia sterującego cała moc zasilacza anodowego jest poświęcana na grzanie anod obu lamp. I tutaj mała grafika przedstawiająca, jak to działa. Napięcie wyjściowe. Sygnał jest wzmacniany na prostolinijnym kawałku i mamy sygnał w fazie. I tutaj druga lampa ma sygnał odwrócony w przeciwfazie. To są dwa pojedyncze wzmacniacze. Ten i ten. To są dwa pojedyncze wzmacniacze w klasie A i ich przebiegi wzmocnione w klasie A, odwrócone w fazie, sumują się na rdzeniu tego transformatora. I zakres mocy oddawanej do urządzenia to jest ten zakreskowany obszar. Praca w klasie B to praca na zakrzywionym fragmencie charakterystyki lampy. Jakie to ma wady, za chwilę powiem. Tak więc w klasie B impuls prądu anodowego występuje dopiero po pojawieniu się dodatniej połówki półokresu zmiennego napięcia sterującego na siatce lampy. Przy braku sygnału prąd anodowy przez lampę nie płynie. Lampy w takim układzie pracują na przemian. Na wejściu każdej z lamp jest prąd płynący tylko w dodatniej wartości sygnału sterującego, gdyż ten sygnał jest odwrócony w fazie. Lampa przewodzi tylko dodatnie połówki. Wzmocniony z wejścia, na wyjściu otrzymujemy prawie niezniekształcony sygnał w kształcie podobnym do sygnału wejściowego. Jednak ze względu na przejścia przez zero, gdzie jest mocno zakrzywiona charakterystyka, wracamy do tego rysunku, tutaj, w tym miejscu, występują tutaj zniekształcenia zwane skrośnymi i one występują właśnie przy przejściu przez zero sygnału sterującego. Klasa B w układzie przeciwsobnym daje dużo większą moc użyteczną niż klasa A, bo wykorzystuje się większą część charakterystyki. Znowu wracamy do tego rysunku. Wykorzystujemy na przykład taki fragment charakterystyki, a w klasie A pamiętamy, że tylko prostoliniową jego część. Tutaj mamy na przykład taki fragment charakterystyki, czyli dużo większy. Zwiększają się jednak zniekształcenia nieliniowe i w przypadku wzmacniacza klasy B nie można stosować automatycznej polaryzacji siatki. Mamy tutaj źródło napięcia ujemnego o zmienianej albo nastawianej wartości. I jak działa wzmacniacz w klasie B? Jak widzimy, działa on na ugiętej charakterystyce lamp obu. Tutaj mamy sygnał odwrócony w fazie, tu mamy sygnał w fazie. I lampa przewodzi tylko dodatnie połówki owego sygnału i na transformatorze wyjściowym te przebiegi się sumują. Różnica do wzmacniacza w klasie A jest taka, że lampy mocy nie pracują w pełnym okresie, tylko w dodatnim, czyli pracują okresowo. Ich praca jest przerywana. Podobnie też jest w klasie C, ale tą klasą się nie będziemy zajmować. Zrobię Wam symulację na triodach, ponieważ w tym programie nie ma możliwości zrobienia tego na pentodach.
ale zasada działania będzie ta sama. Tutaj na dolnych schematach będą, tutaj na dole będą przebiegi. Jak będę mieszał kursorem, to zobaczycie zmianę na przykład koloru przewodnika i od razu wykres się zmieni w kolorze. Będziecie wiedzieć, z którego miejsca pobieram próbkę dla oscyloskopu. A tu dla przykładu widzicie, to jest sygnał na tej dolnej lampie, czyli zobaczcie, jak poruszę tutaj, o, zmienia się nam kolor przewodnika i wykresu. To jest sygnał na górnej. I tutaj jest sygnał złożony. Ok. Skoro mamy wzmacniacz w klasie B, to zobaczcie. Sygnał to tylko połówki wykresów, połówki sinusoidy. Zatrzymajmy to. Widzicie, że ta sinusoida jest tylko w połowie. Tu jest przesunięta o 180 stopni, także w połowie sinusoida. Zresztą tu jest początek wykresu i tutaj też widać, że ten zaczyna się od góry, a ten zaczyna się od dołu, znaczy kończy, kończy. I tutaj mamy złożony ten wykres. Większy, bo powoduje to przekładnia transformatora. Jak się przełączymy na klasę A, to widzimy, że połówki sinusoidy obie są przetwarzane przez jedną lampę. Wzrósł nam prąd. No i ten sygnał dalej jest sinusoidalny, tylko że tutaj jest akurat złożony z jednej sinusoidy dolnej i tu z drugiej, i transformator nam to sumuje. Tak wyglądają ładne, czyste przebiegi sinusoidalne w tym układzie. To jest klasa A. Spróbuję jeszcze ustawić klasę AB. Teraz mamy klasę AB. Widzimy, że ten prąd jest mniejszy niż w klasie A i większy niż w klasie B. Tuż przy zerze nam oscyluje cała sinusoida. No i sygnał jest złożony z obu sinusoid na każdej lampie. Tak właśnie wygląda praca w różnych klasach. Tutaj mam rezystor, którym poruszam, i to jest ten rezystor. I ten rezystor, mam tutaj źródło napięcia ujemnego. Ten rezystor nam po prostu odpowiednią wartość podaje i polaryzuje siatki sterujące lamp. I poprzez zmianę wartości napięcia na siatkach zmieniam klasę pracy wzmacniacza przeciwsobnego. To tak schematycznie tylko, ponieważ ta symulacja nie ma pentod, dlatego zrobiłem to na triodach. A tutaj mam ciekawostkę, czyli klasę C, gdzie prądy pracy są bardzo małe. Dopiero po przejściu pewnego napięcia załącza się nam lampa, jedna lub druga, do tego, żeby zacząć wzmacniać. I zniekształcenia są dosyć duże. Tutaj może nie widać tego zagięcia przez przejściu przez zero, ale w praktyce to tak jest, że ta klasa bardzo mocno zniekształca. Teraz mamy ustawioną klasę B. Widzicie, ten sygnał jest złożony z dwóch połówek. Widzimy, prądy są nieco większe niż w klasie C, ale na pewno dużo mniejsze niż w klasie A. Tak jest, to jest anoda, zaraz zobaczymy, której lampy. To jest anoda dolnej lampy, a to jest anoda górnej lampy. No i zatrzymajmy symulację. Widzimy, dolna lampa w tym momencie przewodzi, a górna lampa jest wyłączona. Widzicie, że w tej chwili nie ma sygnału na wejściu. To jest tutaj górna lampa. Dopiero gdy sygnał wejściowy przejdzie przez zero, dolna lampa zacznie przewodzić, a górna się wyłączy. Tak działa klasa B. W klasie B czas pracy tych dwóch elementów aktywnych to pół okresu sinusoidy. Prąd ten nie powinien się tutaj zmieniać, ale w tej symulacji mamy prąd bezskładowej stałej polaryzującej nam lampy, czyli jest to tylko prąd oddawany do obciążenia jako moc na głośniku. W ogóle co mamy na tym schemacie? Generator, czyli sygnał wejściowy, to jest generator sinusoidalny, regulator poziomu wejściowego, odoracza fazy,
układ polaryzacji siatek, czyli określający nam pracę, klasę pracy wzmacniacza, elementy wzmacniające oraz transformator impedancji do obciążenia. Źródło napięcia zasilania, chyba ustawiłem 200 V. I widzimy, że w zależności od polaryzacji obu lamp, czyli polaryzacji siatek sterujących, mamy różne klasy pracy wzmacniacza. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, mianowicie przejście z klasy B do klasy A. W tej chwili mamy pracę w klasie B. No prawie. Obserwujcie sobie przebiegi na dole. I z sygnałem wejściowym, który zmniejszamy, przechodzimy do pracy w klasie A. Tutaj widać po tych przebiegach, że jest to praca w klasie A. Zwiększymy troszeczkę sygnał wejściowy. Wzmacniacz przechodzi do pracy w klasie B. Oczywiście pojawia się większy sygnał wyjściowy na tym obciążeniu, ale to jest zasada działania tego wzmacniacza w klasie AB. Tutaj jest zrzut ekranu z symulacji i jak widzimy, połówki tych sygnałów dają nam efekt taki. Ten przebieg jest z tej części, ten przebieg jest z tej części tego wykresu, a to jest przebieg sygnału na obciążeniu. W praktyce jednak nie stosuje się układów w klasie B, wzmacniaczy w klasie B, ze względu na niską jakość reprodukowanego dźwięku. Najczęściej wykorzystywana klasa to klasa AB. Rozróżniamy klasę AB1 bez prądu siatki sterującej i klasę AB2 z prądem siatki sterującej. Klasa AB to taka praca pośrednia między dwoma klasami. Trochę jak A, bo mamy stały prąd płynący przez lampy, i trochę jak B, bo wykorzystujemy nie tylko prostoliniową część charakterystyki lampy, ale także jej zakrzywiony fragment. I przy dużych sygnałach lamp przewodzi tylko jedna z tych lamp. Głębokość pracy klasy AB zależy od niezerowego prądu spoczynkowego elementów aktywnych. I na tymże rysunku widzimy uproszczony schemat pracy w klasie AB i widzimy, że wykorzystywany jest dość znaczny fragment charakterystyki, także jej zakrzywiony. Ta część sygnału jest bardziej odpowiadająca sinusoidzie, czyli kształtowi temu napięcia. Natomiast ta część jest zniekształcona, bo pracuje na tym ugiętym fragmencie charakterystyki, ale w efekcie, mimo tego zniekształcenia, daje nam to sinusoidę. Druga lampa zachowuje się podobnie, tylko pamiętajmy, że to jest odwrócony lustrzanie przebieg. Też tak samo zniekształca
dolną część charakterystyki ze względu na to ugięcie. I tak działa wzmacniacz w klasie AB. Dla małych sygnałów pracuje na tej części charakterystyki, dla większych wykorzystuje większą część charakterystyki. A co gdy pojawi się duży sygnał wejściowy, w ten czas, przejdźmy do tej części, jedna z lamp będzie przynosiła tylko fragment sinusoidy, a druga z lamp także będzie przynosiła fragment sinusoidy i będzie zachowywało się to jak wzmacniacz w klasie B. To się zsumuje tutaj na tym przebiegu wyjściowym, a gdy sygnał wyjściowy się zmniejszy, na przykład odtąd dotąd będziemy pracować, to ten przebieg będzie cały wzmacniany na wyjściu. Tak działa wzmacniacz w klasie AB. To jest praca wzmacniacza przejściowa między takim układem a takim układem. Wszystko zależy od poziomu sygnału wejściowego. Jeżeli sygnał wejściowy jest mały, wzmacniacz pracuje jak wzmacniacz w klasie A. Jeżeli sygnał wejściowy jest duży, wzmacniacz pracuje jak wzmacniacz w klasie B. Jeżeli będziemy mieli prąd polaryzacji znacznie na tym ugiętym fragmencie, w ten czas to zniekształcenie będzie większe. Oczywiście na transformatorze wyjściowym to zniekształcenie dolne tutaj jest niwelowane, bo dodaje się tutaj ten prosty fragment przebiegu z drugiej lampy, w związku z czym przebieg jest pozbawiony dużych zniekształceń. To są zalety klasy AB. Podsumujmy zatem. Zacytuję fragment artykułu pana Piotra Góreckiego, który został opublikowany w Elektronice Praktycznej sierpień 2008. Klasa wzmacniacza nic nie mówi o elementach czynnych użytych do jego budowy. Mogą być to lampy, tranzystory bipolarne, IGBT, MOSFETy, a nawet JFETy przy bardzo malutkich mocach, np. do zasilania słuchawek. Klasa wzmacniacza nie mówi też nic o rozwiązaniu układowym, jego stopnia końcowego. Klasa wzmacniacza określa przede wszystkim działanie jego stopnia końcowego. Odsłonimy sobie kawałeczek do omówienia tego podsumowania. O klasie wzmacniacza decyduje to, co dzieje się z prądem lub prądami w tym stopniu wyjściowym. Jak się okazuje, klasyfikacja w istocie opiera się na długości czasu pracy tych elementów czynnych w stopniach końcowych. Znaczy, częściej mówimy o tym, że nie jest to czas przewodzenia, ale kąt przewodzenia, przy czym kąt 360 stopni to przewodzenie przez cały okres, a 180 stopni przez pół okresu. W przypadku wzmacniacza przeciwstawnego ten układ, który tu widzimy, może być wzmacniaczem klasy A, AB, B lub C, zależnie od warunków pracy stopnia końcowego. Ustawia się to jednym potencjometrem montażowym i to w przypadku wzmacniaczy tranzystorowych, a w interesujących nas układach jest to napięcie polaryzacji siatek sterujących. Klasa A. We wzmacniaczach klasy A podczas normalnej pracy przez element czynny, lampę tutaj, prąd płynie nieprzerwanie, czyli przez 100% czasu. W żadnej chwili nie zmniejsza się on do zera. Poważną wadą wszystkich wzmacniaczy w klasie A jest znikoma sprawność energetyczna, wynosząca jakieś 20%. I w praktyce oznacza to konieczność stosowania dużych zasilaczy i potężnych radiatorów dla tranzystorów. Według powszechnych opinii zaletą są małe zniekształcenia i jakość dźwięku lepsza niż w innych klasach. Taka opinia była bezwzględnie prawdziwa kilkadziesiąt lat temu, natomiast dzisiaj praca w klasie A nie gwarantuje najlepszej jakości dźwięku z uwagi na ulepszenia stosowane w innych klasach. Tak widzimy postęp w produkcji wzmacniaczy, w projektowaniu ich od lat
gdy takie konstrukcje były prototypami, jest dość znaczny. Także jeżeli ktoś Wam powie, że wzmacniacze w klasie A są najlepsze, nie bierzcie tego za jakiś tam absolutny wyznacznik. Klasa B. Jeśli w spoczynku przy braku sygnału sterującego lampy nie przewodzą prądu, ale są ustawione dokładnie na granicy przewodzenia, wtedy wzmacniacz będzie pracował w klasie B. Po pojawieniu się choćby niewielkiego sygnału zmiennego, lampy będą włączane na przemian. Podczas normalnej pracy wzmacniacza przeciwosobnego klasy B, każdy z dwóch elementów czynnych przewodzi prąd dokładnie przez 50% cyklu. Teoretycznie wzmacniacz klasy B pozwala uzyskać na obciążeniu prawidłowy, niezniekształcony sygnał i przy stosunkowo dużej sprawności energetycznej, wynoszącej prawie 80%. W praktyce okazuje się jednak, iż trudno jest utrzymać lampę lub tranzystor dokładnie na granicy przewodzenia. Ponadto przy małych sygnałach występują znaczne zniekształcenia, dlatego wzmacniacze audio pracujących w czystej klasie B praktycznie się nie spotyka. Przepraszam, czytam cudze słowa, bo cytuję pana Góreckiego i nie zawsze one trafiają w mój sposób wypowiedzi. Dlatego zacinam się. Klasa AB. W spoczynku, w stopniu końcowym wzmacniacza przeciwosobnego w klasie AB, każdy z dwóch elementów czynnych przewodzi prąd przez nieco więcej niż 50% czasu pracy. Można powiedzieć, że przy małych sygnałach wzmacniacz w klasie pracuje jak wzmacniacz w klasie A, a przy dużych podobnie jak w klasie B. Wzmacniacz klasy AB ma przy maksymalnej mocy sprawność energetyczną 60-70%. Wszystko zależy od prądu spoczynkowego, czyli głębokości klasy AB. Praktycznie wszystkie klasyczne wzmacniacze audio dzisiaj pracują w klasie AB. Klasy AB1, AB2. Podział na klasy AB1, AB2 miał głęboki sens w przypadku wzmacniaczy lampowych. We wzmacniaczach klasy AB1 nigdy nie płynął prąd siatki, natomiast we wzmacniaczu klasy AB2 możliwe jest pojawienie się prądu siatki. To tyle, jeżeli chodzi o cytowanie tego artykułu. Zainteresowanych bardziej szczegółowymi wyjaśnieniami odsyłam do tegoż artykułu, gdyż bardzo jasno tam wytłumaczono, co w klasach pracy wzmacniaczy piszczy. Artykuł nosi tytuł Wzmacniacze klasy A do Z, a nawet jeszcze dalej. Do zmniejszenia zniekształceń w układach przeciwsobnych, czyli takich jak dzisiaj omawiamy, opracowano specjalny układ zwany ultraliniowym. Stopniem o dużej liniowości pracy nazywa się przeciwsobny stopień transformatorowy wzmacniacza opartego o lampy ekranowane. To jest tetrody, pentody, gdzie siatki ekranujące tych lamp są włączone do specjalnych wyprowadzeń, czyli odczepów z uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego. Wyprowadzenie to stosuje się przy określonej liczbie zwojów. Jakie mamy zalety takiego łączenia lamp? Stopień przeciwsobny na lampach ekranowanych, gdzie siatki ekranujące łączy się bezpośrednio do anod przez opornik, wykazuje takie same właściwości jak stopień mocy z zastosowaniem triod. Czyli chodzi o taki układ, gdzie ta siatka jest połączona z anodą. Nie ze źródłem zasilania przez opornik, tylko z anodą. Wtedy pentoda zachowuje się jak trioda. Zauważamy w takim układzie małą oporność wyjściową, dobrze tłumiącą ruchomy układ głośnika elektrodynamicznego. To jest tak zwany damping factor. Mały współczynnik zawartości harmonicznych, duże napięcie sygnału wejściowego i małą sprawność. Stopień przeciwsobny, gdzie siatki ekranujące łączy się do środka uzwojenia transformatora głośnikowego, zachowuje swoje zalety. Znaczy zalety układu przeciwsobnego. Dużą oporność wyjściową, duży współczynnik THD, małą wartość napięcia sterującego i dużą sprawność. To jest fragment układu wzmacniacza W600F Foniki. Dlatego w celu połączenia zalet obu układów wymyślono
i opracowano układ ultraliniowy. Przy stopniowym przesuwaniu punktu połączenia siatek ekranujących do uzwojenia pierwotnego transformatora w kierunku końców uzwojenia, do siatek ekranujących doprowadza się napięcie będące sygnałem ujemnego sprzężenia zwrotnego. Napięcie sprzężenia zwrotnego zmienia się w sposób płynny. Mamy więc połączenie cech stopni pentodowych z triodowymi. Badania nad tymi układami dowiodły, że przy optymalnym podłączeniu siatek sterujących do odczepu uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego uzyskuje się nieznacznie mniejszą moc i sprawność od typowego układu. Typowy układ to mam na myśli taki. Jednocześnie zmniejszają się THD i oporność wyjściowa układu. Podobnie jak było to w układach z triodami. Przy czym wymagane napięcie sterujące jest mniejsze od tego wymaganego dla triod. Okazuje się, że optymalne połączenie siatek ekranujących tetrody lub pentody do transformatora wyjściowego skupia zalety lamp ekranowanych i triod i nie wykazuje przy tym ich wad. We wzmacniaczach klasy B znacznie udaje się zmniejszyć współczynnik zawartości harmonicznych. W klasie AB także. W związku z czym układ ultralinear jest chętnie stosowany właśnie w wzmacniaczach przeciwsobnych klasy B. Chociaż AB także, bo AB to jest połączenie pracy dwóch klas. Z warunkiem uzyskania zalet opisanego układu jest mała wartość indukcyjności rozproszenia zarówno między połówkami uzwojenia pierwotnego, jak i między częściami uzwojeń podłączonych do siatek ekranujących. Indukcyjność rozproszenia w transformatorze zobrazowana rysunkiem. Warunkiem uzyskania zalet opisanego układu jest mała wartość indukcji rozproszenia zarówno między połówkami uzwojenia pierwotnego, jak i między częściami uzwojeń podłączonych do siatek ekranujących. Stąd wielosekcyjne transformatory ultralinear są dosyć trudne do wykonania. Lepsze nawet mają dzielony karkas na połowę i specjalny sposób nawijania zwojów. Tutaj mam książkę pana Witorda i zobaczcie, jak skomplikowany jest sposób nawinięcia transformatora dla wzmacniacza ultralinear klasy Hi-Fi. Wykonanie takiego transformatora jest niezwykle trudne. Tutaj są różne kierunki nawijania tych uzwojeń. Dlatego indukcja rozproszenia między poszczególnymi sekcjami musi być bardzo mała, żeby ultralinear przyniósł nam jakieś korzyści. Transformator to jest jego schemat zastępczy. Schemat zastępczy to takie wyobrażenie układu i jego na przykład indukcji rozproszenia w postaci oporności, pojemności i innych podobnych wielkości fizycznych. I na tym schemacie widzimy pełny układ zastępczy transformatora wyjściowego, ale pominięto tutaj straty w rdzeniu. Czyli widzicie, że indukcyjności kilka występuje. Ja nie będę tego tutaj omawiał. Zainteresowanych zapraszam do tej książki. Natomiast ważne jest to, że takie transformatory takie wielkości posiadają i to je charakteryzuje. Zazwyczaj producenci lamp podają optymalny sposób włączenia siatek ekranujących ultralinear, siatek ekranujących. Optymalne miejsce determinuje też typ użytej lampy, kształt jej charakterystyki, no przecież to jest związane z typem lampy, więc kształt charakterystyki wyjściowej oraz jej liniowości. Przykładowo 6P-14P ma optymalne włączenie w 0,43 liczby zwojów połowy uzwojenia pierwotnego. Lampa EL84 jest bardzo podobna.
Sumując te wiadomości, ultralinear to układ, w którym lampy mocy otrzymują na swoje siatki ekranujące sygnał ujemnego sprzężenia zwrotnego z transformatora głośnikowego i sygnał ten przyczynia się do zmniejszenia zniekształceń wzmacniacza, no i oczywiście kilku innych zalet. Oczywiście konstruktor takiego wzmacniacza ultralinear nie musi się sztywno trzymać wytycznych narzuconych przez producenta danej lampy. Może własnoręcznie sprawdzić doświadczalnie, kiedy te zniekształcenia mu się najmniejsze zrobią, ale myślę, że warto polegać na doświadczeniu innych konstruktorów i korzystać z ich wiedzy, a także konstruktorów danych elementów czynnych, bo samodzielnie dojdziecie do tych samych wniosków, do których doszli właśnie ci konstruktorzy, ci inżynierowie. Czy układ ultralinear jest jedynym wyjściem w wzmacniaczach mocy? Może nie zupełnie, bo brzmienie wzmacniacza mocy w układzie single-ended czy push-pull jest związane z nie tylko z samymi lampami mocy i układem, jakim on pracuje, ale także z transformatorem wyjściowym, jego nasyceniem, jego indukcyjnością, sposobem ułożenia zwojów, podzieleniem na sekcje. To także mocno determinuje brzmienie takiego wzmacniacza, więc nie zawsze te lepiej brzmiące wzmacniacze są z układem ultralinear. Pozdrawiam pana Pawła, dla którego ten odcinek przygotowałem, a mam nadzieję, że pozostali widzowie też z niego skorzystali. Myślę, że takie odcinki od czasu do czasu będą się pojawiały, jeżeli znajdę jakieś ciekawe pytania. A teraz już kończę. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.